A tu, przepraszam. Ale pan profesor powiedział, że ona próbowała kierować na odległość polskimi instytucjami. No, ta kierowanie na odległość polegało na tym, że przysłała tutaj z Paryża swojego asystenta Ludwika Wertensteina, który wyjechał z Warszawy, bo w laboratorium pracował, i drugiego Polaka, Jana Kazimierza Danysza, no żeby tu kierowali tą pracownię, ona im listem przysłała tam, prawda, i mówiła, co by ewentualnie można było zrobić, ale to jest no za mało, żeby nazwać ją polską uczoną, prawda? I ja myślę, że tym bardziej, że polskiego paszportu nigdy nie miała. Ja myślę, że tu należałoby chyba wyróżnić dwa aspekty. Aspekt praktyczny. Nie, rosyjski i francuski paszport tylko. Ja myślę, że tu należałoby wyróżnić dwa aspekty. Aspekt praktyczny, pozostanie we Francji, umożliwia jej karierę. Natomiast znając duszę polską, trudno sobie wyobrazić, ażeby ona z całą świadomością zrezygnowała z akceptacji polskości w sytuacji, kiedy Polska odzyskuje niepodległość. No ale tak się stało. Ale po odzyskaniu niepodległości ona wcale nie chciała wrócić. Nie chciała więc ja powiedziałem, trzeba różnić chyba aspekt praktyczny i... Nie, bo jednak było bardzo wielu ludzi uczonych, mogę wymienić nazwiska tu od razu z pamięci wielu, którzy porzucili w tym momencie swoje bardzo dobre posady za granicą, naukowe posady. Stefan Pieńkowski, twórca fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, wielokrotny rektor. Wierusz Kowalski, o którym tu wspomniałem w przelocie, bo w jego mieszkaniu w Paryżu poznali się Maria i Piotr. Mieczysław Wolfke, znakomity uczony przecież, potem profesor Politechniki Warszawskiej. Wymieniam tylko fizyków, prawda? No i tak dalej. Wracali. Mościcki wrócił ze Szwajcarii, miał tam wspaniałe tego. Ignacy Mościcki, przepraszam, który potem prezydentem został. Ci wszyscy ludzie wracali, bo widzieli, że w Polsce jest coś do zrobienia. Otóż Maria Skłodowska-Curie, gdyby wróciła, na pewno by dostała natychmiast profesurę fizyki czy chemii na Uniwersytecie Warszawskim, na przykład, prawda, czy gdzie indziej. Otóż tego nie zrobiła. Ale nie możemy jednocześnie powiedzieć, że odrzuciła polskość i... Nie, ale ja tego nie powiedziałem. Proszę pana, ja powiedziałem tylko tyle. Ten ostatni mit jest mitem dla nas najbardziej bolesnym, bo wielu ludzi w Polsce nie zdaje sobie sprawy, że ona, jak bardzo francuska ona się stała, po prostu, prawda? Do tego dochodzi ten podpis Marie Curie, prawda? Ona miała duszę polską oczywiście, ale to nic nie znaczy. Była uczoną polskiego pochodzenia, wybitną uczoną polskiego pochodzenia, uczoną francuską. Notabene, tak ją traktują wszędzie na świecie, więc trudno, żebyśmy my jakoś robili z tego wyjątek. Bo chowana jest w Panteonie, prawda, razem z Piotrem, gdzie najwybitniejsi Francuzi są pokonani. No ja wiem, że się, po prostu trzeba to zaakceptować. Natomiast kiedy ja widzę, no nawet w urzędowych materiałach, prawda, wyliczenie polskich noblistów i jest w jednym szeregu wymieniana Maria Skłodowska-Curie, Miłosz, prawda, i Wałęsa, no to troszkę jest nie tak, no. Proponował, żeby to sprecyzować. Profesor Wróblewski nie powiedział, że ona przestała być Polką, tylko była uczoną francuską. Uczoną francuską polskiego pochodzenia. To jest całkowicie jasne. Tak. A nigdy nie powiedziałem, że ona odrzuciła polskość. No mimo wszystko ja nie zgadzam się z taką interpretacją. Żyjemy w wolnym kraju, może pan mieć inne poglądy. Państwo jeszcze, proszę bardzo. Tam. Dziękuję. Ja chciałabym zapytać pana, panie profesorze, bo dał pan wspaniały wykład o wielkości Marii Skłodowskiej-Curie, a my skupiamy się na dywagacjach na temat tego, czy była Polką, czy już nie była. No to nie ja się skupiłem. Tak, tak, ale chciałabym zapytać pana, co pan uważa za jej najbardziej, którą jej wielkość, jaki wkład jej w naukę docenia pan najbardziej? Ja myślę, że to było mniej więcej jasne chyba z mojego referatu. Najważniejszą jej pracą była ta praca z 12 kwietnia 1898 roku. Zrobiona samodzielnie, w której ona po prostu ponownie odkryła promieniotwórczość i skierowała całe te badania na nową drogę. Od tego zaczęła się kariera promieniotwórczości, fizyki jądrowej, która z niej wyrosła i tak dalej, i tak dalej. To była jej najważniejsza praca. Oczywiście później zrobiła wiele bardzo ważnych prac, ale gdyby nie ta pierwsza, to nie byłoby drugiej, trzeciej, dziesiątej i tak dalej. Więc tu pokazała swoją wielkość, a miała wtedy 31 lat, niecałe, co zresztą specjalnie podkreślałem. To była osoba na progu kariery naukowej i tak wielką pracę wykonała. To jest coś niewiarygodnego zupełnie. Dziękuję bardzo.
Pan profesor Geller. Proszę pana, chciałem tylko poinformować, że pewne uhonorowanie zarówno uczonej, jak i jej polskiej duszy, jak i francuskiego imienia Curie, istnieje taka grupa inicjatywna, która chciałaby, żeby Polska wybudowała żaglowiec. Żaglowiec imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Wpływają takie żaglowce na świecie o różnych imieniach. To jest niesłychanie coś, co rozsławia nazwą swoją oraz pięknem wyglądu pod żaglami, no to imię, które nosi. Nie wiem, mamy rozmaitego rodzaju kryzysy, między innymi finansowe, to nie jest tak łatwo zbudować żaglowiec, oczywiście, ale trzeba mieć marzenia, więc my takie marzenia mamy i sądzimy, że kiedyś je zrealizujemy. Proszę Państwa, dziękuję bardzo jeszcze raz profesorowi Wróblewskiemu za wspaniały wykład. Nieskromnie powiem, że to już jest trzeci rektor na naszych głównych debatach. No, tym razem ostatni, zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Natomiast zapraszam Państwa bardzo serdecznie oczywiście do klubów festiwalowych w ciągu tygodnia, a w tej sali w sobotę i w niedzielę odbędą się dwie następne główne debaty. W sobotę będzie mowa o tym, jak działa mózg na poziomie fizjologii i psychologii, a w niedzielę następny bardzo ważny temat, dla Polski szczególnie, będzie o energii XXI wieku. Po drodze w ciągu tygodnia w środę będzie spotkanie na Ochocie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki o grafenie i rzeczy z nim związanych. To są najnowsze badania. A w czwartek w tej sali, żeby już wypełnić to, co tu się będzie działo, będzie trochę niecodzienne spotkanie, mianowicie będzie mowa o wolnomularstwie, o mitach na ten temat. Dziękuję bardzo.